Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 listopada bieżącego roku. Karty mam już potasowane, za chwilę je przełożę i przejdziemy do rozkładu, ale zanim rozkład, przypomnę, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko, dlatego zawsze sprawdzajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Zapraszam Was również do udziału w konkursie, do rozlosowania jest 10 czytań rocznych, szczegóły znajdziecie w linku, który umieszczam pod tym filmem, więc serdecznie zapraszam, a teraz już przechodzimy do czytania tygodniowego. Przekładam karty. I co nadchodzący tydzień ciekawego dla byczka zapowiada? Poniedziałek. Cztery kielichy. Wtorek. Rycerz kielichów. Środa. Cztery buławy. Czwartek. Trzy denary. Piątek. As denarów, sobota 5 buław i niedziela 10 mieczy. Oj, weekend coś ciężki, kochani, ale w tle mamy wisielca. No być może coś się opóźni, być może jakaś sprawa się dosłownie zawiesi, być może wystąpią jakieś problemy, które opóźnią realizację jakichś wydarzeń. Wisielec jest to też karta, która mówi: zastanów się, zanim podejmiesz ostateczną decyzję, przemyśl sobie wszystko, staraj się przewidzieć pewne wydarzenia, jak to będzie w przyszłości wyglądało, jakie to będzie miało w przyszłości skutki, tak? Te Wasze działania, te Wasze decyzje. Co w poniedziałek? W poniedziałek cztery kielichy i widać tutaj, że troszeczkę jesteście rozleniwieni, troszeczkę Wam się nie chce, być może czekacie na jakieś zmiany. Możecie być też zajęci swoimi sprawami i nie dostrzec jakiejś szansy, zwłaszcza tutaj dla singli, jakiejś nowej znajomości, bądź jeżeli macie partnera, to partner czuje się jakiś taki niedostrzegany przez Was. Czyli tak się skupiacie na sobie bądź na swoich sprawach, gdzie tutaj związek może być zaniedbany i partner może mieć o to pretensje. Może się też wkraść jakaś rutyna, więc zwróćcie uwagę, co tam kuleje u Was w relacjach, żeby sobie nad tym popracować i na ten temat porozmawiać. Ogólnie dzień taki bez żadnych jakichś niepokojących wydarzeń. Co we wtorek? We wtorek mamy rycerza kielichów, więc tutaj no, jakieś dobre wiadomości mogą do Was dotrzeć. Może Was odwiedzić zodiakalny skorpion. Ktoś bliski Waszemu sercu, może być to, no nie wiem, przyjaciel, przyjaciółka, może wyjście gdzieś razem z partnerem, może ktoś z rodziny, no na pewno ktoś, kogo dobrze znacie i kogo lubicie, z kim lubicie spędzać czas, porozmawiać, wyżalić się, wypłakać, ktoś, kto Was zawsze zrozumie i można na każdy temat tutaj z tą osobą porozmawiać. Jest to też dobry dzień na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, spotkacie się z serdecznością, z życzliwością. Więc tutaj pamiętajcie tylko, żeby nie brać pewnych rzeczy do siebie i nie mieć przewrażliwienia na swoim punkcie, tak? Bo czasami może być tak, że coś tam opacznie ktoś Wam coś powie, Wy to opacznie zrozumiecie i możecie się obrazić albo jakoś obruszyć. No nie, no troszeczkę musicie mieć dystansu do siebie, natomiast dzień udany. Jeszcze powiem tak, te byki, które szukają pracy, może się pojawić jakaś szansa już w poniedziałek, ale ja nie wiem, czy właśnie ktoś do Was wydzwania, Wy nie odbieracie telefonu, być może ktoś wysyła jakieś zapytania na e-mail, Wy też tej poczty mailowej nie odbieracie, więc tutaj naprawdę no, znajdźcie czas, zwłaszcza jeżeli Wam się nudzi i jesteście już zrezygnowani tym szukaniem, żeby naprawdę tego przypilnować, bo ta praca jest, tylko no, musicie bardziej tutaj się jakoś skoncentrować na tym. Więc być może jakieś spotkanie w sprawie pracy, jakaś obiecująca oferta, a może być też tak, że ktoś ze znajomych po prostu gdzieś tam powie, że widział jakieś ogłoszenie, że kogoś szukają i z polecenia tą pracę znajdziecie. W środę mamy cztery buławy, więc bardzo spokojny dzień. Jest dom, że tak powiem, czyli sprawy domowe, może jakaś uroczystość rodzinna, może Wy zaprosicie do siebie gości, jakieś urodziny, imieniny, czy to któregoś z Was, czy dzieci, albo jakiś jubileusz obchodzony w rodzinie, no, dzień świętowania, ale dzień też spokoju, stabilizacji, więc tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. W pracy spokojnie, jeżeli nawet macie własny biznes, więc tutaj w firmie niektórzy przesiedzą, będą pilnować swoich, że tak powiem, spraw. Pamiętajcie, że w tle jest ten wisielec, więc nie będzie to bardzo jakiś aktywny tydzień, raczej taki tydzień nastawiony na przemyślenia, na przeczekanie, bądź wydłużanie się jakichś spraw.
Ale ogólnie czwórka buław mówi o tym, że bardzo miło spędzicie ten czas, wszystko jest poukładane, pozałatwiane po waszej myśli, w domu też, no, po pracy, czy to jakieś zakupy dla domu, czy jakieś zajęcia domowe, no na pewno znajdziecie sobie zajęcie. Zwróćcie uwagę też na dzieci, zwróćcie uwagę na partnera, takie jakieś rodzinne być może wyjście gdzieś razem, albo no tak jak powiedziałam, gdzieś będziecie się gościć u kogoś, ale ogólnie dzień radości. Może nadejść jakaś wiadomość, kochani, do was, że być może, no nie wiem, ktoś z rodziny się zaręczył, jest planowane jakieś wesele, jakaś uroczystość, może zaproszenie na komunię, no jakieś tutaj wiadomości, bo mamy tego rycerza kielichów obok, tak? I tutaj z domem, z rodziną, więc być może właśnie jakieś tutaj zaproszenia, bądź niespodziewane odwiedziny, więc kogoś będziecie, kochani, gościć. Co w czwartek? W czwartek 3 denary, więc jest to bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. No i wydaje mi się, że jeżeli w środę byliście tutaj w jakiejś firmie na rozmowie kwalifikacyjnej, w czwartek zapadnie decyzja, no i wy sami zdecydujecie się przyjąć tą ofertę, przyjmiecie tą pracę. W piątek być może już podpiszecie umowę, przynajmniej na najbliższy rok. Wydaje mi się, że to będzie stała umowa o pracę za fajne wynagrodzenie, więc będziecie bardzo zadowoleni. W czwartek jest to dobry dzień do sprawdzania swoich umiejętności, podchodzenia do różnego rodzaju egzaminów, przyjmowanie też zleceń, zamawianie jakichś usług, więc jeżeli myślicie o remoncie domu, bądź chcecie zakupić jakąś nieruchomość, myślicie o zakupie domu, bądź mieszkania, chcecie się dowiedzieć, czy macie zdolność kredytową, więc tutaj w czwartek też jest dobry dzień, żeby pójść do banku, zapytać się, dowiedzieć. Możecie w tym dniu też prosić szefa o podwyżkę, albo jakieś dodatkowe dofinansowanie, ale 3 denary to jest karta, która mówi: wykorzystaj swój talent, swoje umiejętności, bo jesteś postrzegany jako dobry fachowiec, więc tutaj wszelkiego rodzaju zlecenia, jakieś umowy, nie tylko, że wy macie komuś wykonać pracę, ale zamówić jakąś usługę u kogoś, tak? Więc tutaj w czwartek, jeżeli podejmiecie takie działania, możecie trafić na dobrego fachowca, który no, zrealizuje wam jakiś projekt wedle waszego uznania. W piątek mamy asa denaru, więc tutaj bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o finanse, o sprawy finansowe, wszelkiego rodzaju jakieś operacje, transakcje, lokaty, inwestycje, podwyżki, tak, podpisywanie bądź przedłużanie aneksem umów, kontraktów, jakaś współpraca, zwłaszcza firmy, które chcą być może zainwestować jakiś większy kapitał, więc tutaj naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o finanse. W życiu osobistym też bardzo dobrze, no tutaj powiem, że pary naprawdę ten tydzień jakiś taki udany weekend będzie jakiś taki nieciekawy, ale nie wiem, czy wy po prostu nie macie nastroju, czy po prostu umęczył was jako, sobota was jakoś umęczyła, nie wiem, jakaś tutaj sprzeczka, przepychanka będzie, ale wróćmy jeszcze do piątku, więc as denarów mówi o szacunku, o stabilizacji, o tym, że nadal wasze uczucia są niezmienne, że zależy wam na partnerze i że no, jesteście konkretni i stali w swoich poglądach na temat tej relacji, tak, że nic się nie zmieniło i chcecie być razem i ten związek jest mocny, tak, stały. Natomiast samotne byki, no, mają szansę tutaj z jakimś skorpionem, rakiem bądź rybą. Może na razie to będą korantki, może jakieś spotkania, ale widać, że się lubicie i naprawdę, no, jeżeli byk nie jest zainteresowany tak bardzo, to na pewno ta druga strona jest zainteresowana bardziej, więc rozejrzyjcie się, kochane byki, czy tam jakiś nieśmiały adorator bądź jakaś cicha wielbicielka za wami, że tak powiem, nie podąża wzrokiem. No i zobaczmy, kochani, co w tą sobotę. No mamy tą piątkę buław, czyli piątka buław, jakieś zamieszanie, jakaś może być, że tak powiem, przepychanka. No w pracy może być dużo jakichś zmartwień, różnych spraw, ale tutaj buławy, czyli raczej chodzi o jakieś sprawy ogólnie, no jakieś sprawy do pozałatwiania, no dużo pracy, dużo zajęć, jakieś przepychanki właśnie, jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia. Ewentualnie chodzi tutaj o to, żebyście wy na coś się zdecydowali. Może ja dopiero tutaj kartę, bo to jest karta takiego konfliktu wewnętrznego, że sami nie umiemy podjąć decyzji, że sami przeciągamy tą linę pomiędzy sobą, bądź ktoś tutaj z nami rywalizuje, może chodzi o konkurencję, zobaczmy. As mieczy.
As mieczy. No jakaś szczera rozmowa będzie, jakaś kłótnia, ewentualnie tutaj jakiś spór o jakieś umowy, jakieś dokumenty. Może ktoś złożył jakąś obietnicę, która nie, to słowo nie zostało dotrzymane. No zawsze pamiętajcie, żeby wszelkiego rodzaju uzgodnienia mieć na dokumencie, żeby było czarne na białym, że taka zapadła decyzja, że takie zapadły ustalenia, a nie później z kimś się wykłócać o swoje. Więc tutaj może być jakiś taki dzień nerwowy, ale prawda ujrzy światło dzienne, więc wszystko się wyjaśni, nie martwcie się. Niedziela, 10 mieczy, kochani. Widzę, że tutaj nigdzie z domu się nie ruszacie. Niektórych może boleć głowa, inni są senni, mają jakieś takie złe samopoczucie. No i dużo spraw na głowie, więc widzę, że tutaj pewne rzeczy Was przerastają. No nie po to jest ten wisielec, że Wy myślicie, zastanawiacie się, analizujecie wszystko. Dajcie już sobie spokój. Niedziela jest po to, żeby odpocząć, żeby się troszeczkę odciąć od tych problemów, od tych spraw życia takiego i zawodowego, i biznesowego, no i być może też życia takiego prywatnego, tak? No wiadomo, każdy z nas ma tam jakieś swoje rozterki, jakieś problemy, ale znajdźmy chociaż odrobinę czasu, żeby po prostu o tym nie myśleć, żeby się nie zadręczać, tylko po prostu odpocząć. Pocieszające jest to, że po tej dziesiątce można powiedzieć, że to już jest koniec zmartwień, że od przyszłego tygodnia będzie tylko lepiej. Może niektóre byki wezmą jakąś pracę do domu, tak? Usiądą przy biurku i czy to jakaś lektura do... lektura oczywiście w cudzysłowie, tak? Do przejrzenia, jakieś papiery, jakieś faktury, jakieś dokumenty, być może przygotowywanie się do czegoś, no ale widać tutaj, że to Was troszeczkę przerasta i męczy. No i to jest związane z pracą. Może być też taka sytuacja, kochani, że albo zastanawiacie się, jak, no przyjęliście tutaj jakąś propozycję, no i jak, czy Wy robicie się na przykład z jakimś projektem, z jakimś zleceniem. Te byki, które w czwartek podchodziły do egzaminu, no zastanawiają się, martwią się, tak myślą, czy zdałem ten egzamin, zdałam, czy nie, czy mi się udało. To samo chodzi o pracę, czy dostałem tą pracę, dostałam, czy dostanę podwyżkę, awans. Więc kochani, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, musicie po prostu ten tydzień przeczekać, ale ogólnie bardzo fajny, stabilny tydzień, bez jakichś niepokojących wydarzeń, więc życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o konkursie i pamiętajcie o znaku ascendentalnym. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam.